Dzień dobry, cześć i czołem, ja jestem Luxor, a to jest pierwszy odcinek z gry My Summer Car na wersji eksperymentalnej, tak jak zresztą sami chcieliście. Była ankieta w zakładce Społeczność i jednogłośnie zdecydowaliście, że mamy grać na wersji eksperymentalnej, więc proszę bardzo. Witam was w tym pierwszym odcinku z gry właśnie na eksperymentalu. No i zobaczymy sobie, jakie różnice są i czego jest więcej na wersji eksperymentalnej na dzień, że tak powiem, nagrywania, wypuszczania tego filmu, bo oczywiście tutaj cały czas coś dochodzi nowego, no i na eksperymentalnej są szybciej aktualizacje niż na tej stabilnej, ale jak sama nazwa brzmi, eksperymental, czyli tutaj sobie eksperymentujemy, twórca sobie eksperymentuje z nowościami do gry i na początek chciałbym pogasić światła w domu, bo jest praktycznie wszędzie zapalone światło, a to powoduje ogromne zużycie prądu i za chwileczkę do tego nawiążę, bo jest jedna rzecz, którą już zauważyłem, która rzuca się w oczy, chociaż można tego nie dostrzec, jak się szybko biega po domu, tak jak ja czasem, ale jest jedna rzecz, która teraz ponoć ułatwia nam monitorowanie zużycia prądu. Jest to ten licznik, który się tutaj znajduje. No i on sobie śmiga. Tylko on śmiga trochę za szybko, moim zdaniem. Zobaczcie, jak zasuwa. Ten licznik jest po prostu za szybki. Chociaż, no nie wiem, zostało jeszcze zapalone jedno światło, które zgaszę. No i on już jest troszeczkę taki wolniejszy. Dalej jedzie szybko, ale już trochę wolniej. I moim zdaniem nie wiem, co mogę wyłączyć w domu, żeby prąd wolniej leciał. Ale już mam wszystko wyłączone. Została już tylko lodówka. Lodówka i telefon. To są jedyne rzeczy, które są podłączone do prądu. Ale tylko telefon można odłączyć. Tylko nie sądzę, żeby on jakieś większe zużycie powodował. No i słuchajcie, też przy okazji zmieniło się kilka rzeczy w naszej Satsumie. Znaczy generalnie mechaniczne rzeczy. Zostały wprowadzone aktualizacje, tak się składa. Chwilę przed nagrywaniem tego filmu. No i kilka rzeczy się zresetowało z samochodu. I trzeba będzie je ponownie umieścić do samochodu. Zreperować jakby naszą Satsumę. Kilka rzeczy się zresetowało w ogóle do sklepu. Na przykład gaśnica z tego co widzę w tym momencie. I coś tam jeszcze od skrzyni biegów. Z tego co mi się wydaje, coś ze sprzęgłem, także trzeba będzie to włożyć z powrotem do silnika. Nie wiem, spróbujemy zaimprowizować bez rozbierania samochodu. Może się uda. No to tutaj leży właśnie. No i znowu filtr, kurczę, oleju. Gdzieś tu się zespawnował od nowa. I trzeba będzie go kupić na nowo, także to będzie plan na najbliższe odcinki. Ale najważniejsze jest to, że w kolejnym odcinku pojedziemy do mechanika, żeby tą szybę tu zreperować, a czy trzeba będzie oddać samochód do mechanika, bo szyba, jak widzicie, leży. To już leży od dwóch odcinków teraz, można powiedzieć. No i trzeba ją w końcu zamontować, bo co to jest za jazda bez przedniej szyby? No trochę niebezpieczne, jakieś komary, muchy i te sprawy. I tak, ja myślę, że na początek zajmiemy się montażem tego filtra, no bo on jest niezbędny. Jakby nie patrzeć, to jest filtr niezbędny. Wypadałoby go wmontować tu na jego miejsce. I jest wmontowane, tylko teraz wypadałoby go przykręcić. Sprawdzimy sobie spójność, kurczę, płynu w naszym samochodzie. Czy wszystko jest na miejscu? Przykręć go jeszcze tylko. Znowu się zagadasz, nie przykręcisz, a potem będą ci pisać w komentarzach tylko i wyłącznie: nie przykręciłeś filtru oleju, nie przykręciłeś tam kurka jakiegoś. No i teraz generalnie została nam ta część i trzeba byłoby ją jakoś tam włożyć. Ja wpadłem na taki hardkorowy pomysł, ja spróbuję to włożyć bez rozbierania samochodu. Może wejdę od spodu, to może być myśl. Może jak samochodu nie wystrzeli w powietrze, to będzie całkiem dobrze. Chodzi o to, żeby zamontować to de facto bez demontażu auta. Myślę, że się będzie dało. No i się udało. Tak jak myślałem. Tak czułem, że tak będzie się dało. To nie jest tak, że ja już to robiłem. Broń Boże. Pierwszy raz wlazłem do garażu od jakiegoś miesiąca w ogóle. I przy okazji pierwszy raz na wersji eksperymentalnej, więc nie sądziłem, że to pójdzie tak szybko. Także słuchajcie, w ogóle to ja jestem wyspany i gotowy do działania. Nie wiem, czy jesteście na bieżąco, ale jeśli widzieliście filmy na kanale, to wiecie, że prace nad moim Mercedesem, no już można powiedzieć, dobiegły końca. To jest jeszcze takie ostatnie tu szlify, można powiedzieć. Za miesiąc będą wsadzane nowe kompresory i w ogóle, ale z czysto takiej techniczno-wizualno i tak dalej, odnowicznej rzeczy, że tak powiem, odnowicznej. Odnowy samochodu, to wszystko jest prawie gotowe. Prawie, bo tam minimalne jeszcze rzeczy trzeba pomontować, jakieś tam listwy i tak dalej. Widzę, że też akumulator się z powrotem zrestartował. To ja go włożę znowu. Także mój prawdziwy samochód jest już na wykończeniu, takich ostatnich szlifach. No opóźnienie wynosi tydzień już, można powiedzieć nawet więcej. No ale jeżeli ma być efekt mega, że samochód dosłownie nowy, a nie prawie jak nowy, no to trzeba, jak widać, trochę poczekać. 3 miesiące, 3,5, nawet już zaraz 4 miesiące zobowiązują do czegoś takiego. Zerknę sobie jeszcze do książki, czy coś nowego tutaj widzę. Tak rzucę szybko okiem.
i nie... O, jest, tak. Wyścigowe sprzęgło chyba, czy coś takiego, widzę, nowy element. Jakieś gaźniki lepsze, czy tam coś, a to już było. Tutaj suspension, kurde, jakiś wyścigowy rally, czy coś takiego. No i to wszystko. My sobie to kiedyś pokupujemy, bo na razie pieniędzy nie mamy. Teraz zobaczymy stan płynów. Także tak wygląda sytuacja. A dla bardziej wtajemniczonych, którzy no są, że tak powiem, fanami Luxora, nie wiem, czy takie osoby w ogóle są, czy ktoś może być fanem Luxora. Nie wiem, chyba nie. Nie, nie mam pojęcia. Jest olej pełen, że tak powiem, w komorze tam, także jest dobrze. Także jak ktoś jest naprawdę tam fanem, powiedzmy, Luxora czy coś takiego, no to otwarta została już moja strona. Otworzyłem moją stronę luktech.net. Adres do tej strony macie w opisie. No i to jest tak jakby moja grupa, taka Facebook i przy okazji wszystko w jednym. Można powiedzieć, że coś lepszego niż grupa facebookowa, no bo to wszystko na swoim, że tak powiem, mam. Czyli na mojej stronie jest grupa, do której niedługo będzie można dołączać, bo tam jeszcze ja tego nie dokończyłem. Płyn chłodniczy też jest, no to dobrze. No także jest tam shoutbox, można pisać na żywo, można robić posty na temat komputerów, motoryzacji, komórek, tam gier. No wszystkiego tak naprawdę. Można pisać na przykład z prośbą o pomoc, bo tam komputer się nie uruchamia, czy coś takiego. No co byście chcieli? Jest bardzo szeroka tematyka na tym forum. Głównie dla was, żebyście się wszyscy mogli komunikować, a przy okazji ja tam jestem cały czas, bo to jest moja strona, więc możecie tam przychodzić, pisać coś. A co rusz może odpiszę bardzo często na pewno, bo ja dużo siedzę przy komputerze, nawet bez celu. Na komórce przeglądam, więc na pewno będę spoglądać sobie na to, co wy tam będziecie pisać. Biorę sobie aparat, bo chcę zrobić zdjęcie mojej Satsumie, tak pamiątkowo, że sobie stoi w garażu, zanim się rozbije, czy coś takiego. Także o, można jak tu się fotka, o, zrobiłem fotkę, chyba się udało, także zrobiłem foteczkę Satsumie. No i słuchajcie, zamysł jest taki, żebyście wszyscy fajnie się integrowali na forum, no i jak chcecie, korzystajcie sobie. Powiem tak, musicie wejść, zobaczyć, to się będzie rozwijać powoli. Na razie tam mega dużo się nie dzieje, ale niedługo będzie coraz więcej. Żarcia zaczyna brakować w lodówce. W grze muszę iść spać i muszę się napić, a głód to mleko. Mleko jest dobre na wszystko. Aha, no i tak, w następnym odcinku, jak mówiłem, szyba przednia będzie do wymiany, ale trzeba też poświęcić jeden odcinek albo live-widło, właśnie też nie wiem co, chyba odcinek, na to, żeby zrobić bimber, bo widzicie, mamy strasznie dużo rzeczy ponabierane, żeby to wszystko porobić. Licznik dalej śmiga, polecimy sprawdzić rachunki, czy są jakieś, i to polecimy, nie wiem, motorynką myślałem pojechać, ja ją tam położyłem w domu, żeby jak policjanci przyjadą, czy coś, żeby móc wyjść, ale raczej nie mam konfliktu z policją, więc mogę sobie wyjść tak łaskawie z domu normalnie. Bo raczej nie zastanę panów policjantów tutaj. Oni pilnują porządku, ja wiem, ale mnie nie muszą tam pilnować. Ja tam dobrze jestem obywatel, opłacam wszystkie rachunki na czas. Mandaty też opłacam. Za wylewanie ścieków niewłaściwie. Więcej tego nie zrobię. Tamto z tymi ściekami to była podpucha. Chodzi mi o to, że tam można było... No i dostałem 10 butelek bimbru za to, że wylałem ścieki tam mechanikowi pod... kurczę, bazą jego. No jak się okazuje, to była głupota, ale przy okazji też dobry zarobek, bo dostaliśmy 10 butli bimbru. No ale niestety za to musieliśmy odpukać srogim mandatem tam, dość dużym. Za to, że tam ścieki zostawiliśmy pod czyimś budynkiem. Także no, coś za coś, można by powiedzieć. Motorynka jest fajna do sprawdzania. O, rachun. O, coś jest w środku. O, ho, 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 coś to będzie. Co to będzie? Pewno rachunki za prąd, bo mamy Friday. No nie, to może mandat. Rachunek. Zużycie energii 311 kWh, 0,78 za 1 kWh. Okej, czyli 300... No dobra, to opłacam w takim razie. Coraz mniej pieniędzy, zobaczcie. To jest straszna bieda. W planach jest też, nie wiem, czy zrobić to jako odcinek, czy też nie. Możecie mi podpowiedzieć, ale chyba raczej jako live-widło to zrobię. W sensie chcę ściąć znowu drzewo, bo było już na live-widle nieraz chyba ścinanie... Chyba, no. Na pewno raz było, ale czy kilka razy, to nie wiem. Ściąć... Coś mi szumi. To moja motorynka. Jakieś nowe dźwięki chyba w tej grze są teraz, tak mi się wydaje. Jakby tak szumienie i jeżdżenie, kurczę, po trawniku, taki dodatkowy dźwięk. Wcześniej tego nie słyszałem. Może mi się wydaje. Ach, i dodali babcie. Ale to już dawno temu. Też się do niej wybierzemy, ale chyba na lajwidłach, może z jakimś zapisem czy coś takiego. Także rewelacji nie ma, jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje na tym odcinku. Ale jest strasznie dużo rzeczy do sprawdzenia i my to sobie zobaczymy, myślę, na następnych odcinkach albo na live-widłach z zapisami. To wy zdecydujcie, co chcielibyście zobaczyć najbardziej. Ja wam powiem tylko, że na pewno w następnym odcinku będzie wymiana tam szyby, oddanie samochodu do tego, żeby ją wymienić.
a potem co już będzie, to już zależy od was, co najwięcej napiszecie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na kolejnych odcinkach. Ja sobie tą naszą motorynkę tutaj o... Co ma tak cofa się dziwnie? Czyżby można było... Czekaj, czyżby się motorynka cofała, jak jest wsteczny w... Halo, odpal się. O, jest, dobra. Do przodu. Zgasła. Ale nie szkodzi, jeszcze kawałek do przodu, o. Czyżby motorynka, kurde, się cofała? O, patrzcie, cofa się. Teraz nie trzeba mieć odpalonej motorynki, gdy jest, kurcze, wsteczny wrzucony, to niby nogami... No, ładnie się przewróciła. Nogami tam pchamy ją do tyłu. No to super, chyba kiedyś tak nie można było robić. No i jak ktoś oglądał wszystkie odcinki z My Summer Car, to na pewno pamiętacie, jak ta gra ewoluowała właściwie z takiej niewiele znaczącej tak naprawdę gry do czegoś, co teraz wygląda bardzo fajnie. No i jest grywalne, a przy okazji ekstra zbugowane. Ale to chyba jest domena tej gry i to pasuje po prostu do tego. Także co tutaj dużo mówić. Dodali liczniki, poresetowali niektóre rzeczy. Nie, chyba wszystko zamontowałem, co potrzeba. Tu są stare części. Niech leżą, one się przydadzą. W planach też bardzo chciałbym tutaj, kurde, zamówić te... O, te tutaj za 7250. Nitro bym chciał zamówić. Generalnie wszystko bym chciał zamówić z tych pierwszych stron. Jakieś ekstra, kurde, fele. Ale na to też trzeba niestety poczekać. Opony i te sprawy, fele. Mi się podobają te za 2590. Są fajne. Takie... Nie są to dosłowne monoblokowe, ale są całkiem fajne. Lubię felgi monoblokowe. Do mojego Mercedesa mam monoblokowe na lato. Na zimę jakieś customowe, bo dostałem je z samochodem, ale co ja tam mam do gadania. Kupiłem samochód w stanie praktycznie nowym i zrobiłem z niego nówkę. Drodzy widzowie, w tym filmie to będzie wszystko. No, pewno nie jest to taki satysfakcjonujący film, ale chyba słyszycie po moim głosie, że jestem dość wyspany. Po tym całym takim odpoczynku, po tej przerwie, która wywołana była tym, że mój tata przyjechała, przy okazji tym, że też tutaj trzeba było trochę odpocząć. Czuć na pewno troszeczkę takiego innego nastroju we mnie, bo można było pewno odczuć w tych ostatnich live-idłach, że oj, Luxor to już chyba miał dosyć życia. Tak mi się wydaje, bo były takie komentarze, ludzie tak pisali. Może coś w tym było, ja nie wiem, nie zagłębiam się w to zbytnio. Także widocznie musiałem być dość mocno zmęczony, że tak wyszło i tak dalej. Także ja kończę, idę się umyć w grze, wyspać się i grę zapisać. I widzimy się w kolejnym filmie, prawdopodobnie za tydzień. Myślę, że tak będzie. Jeżeli wszystko będzie dobrze i wszyscy będziemy dalej żyć, a na naszą ziemię nie spadnie wielki meteor w kształcie litery L, to będzie wszystko dobrze. Także czemu te drzwi są otwarte? Czyżby duchy? Nie, może zapomniałem zamknąć. No to tyle w takim razie. Papieros zgaszony, bo wiecie, to różnie bywa, można się zapalić w domu czy coś. Także okej, słuchajcie, w tym odcinku to już wszystko. Ja Państwu dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc jest ciemno w grze, cześć i czołem!